Licznie zgromadzonych mieszkańców, radnych, przybyłe delegacje, młodzież szkolną, rodziny powstańców wielkopolskich, przedstawicieli mediów, a przede wszystkim bardzo gorąco witam w imieniu własnym i współorganizatorów przybyłych na dzisiejszą uroczystość szanownych gości. Bardzo ważnych faktów, o których na co dzień nie pamiętamy. Nie pamiętamy między innymi, że nasza ziemia nakielska jest ziemią, która w sposób dość wyjątkowy, wyjątkowo niekorzystny dla siebie odczuła piętno niewoli zaborczej. W historii ogólnie mówi się o 123 latach niewoli. Trzeba pamiętać, że ziemia nadnotelska, ziemia nakielska pod zaborami była aż 147 lat. Liczymy od pierwszego zaboru w roku 1772. 147 lat mieszkańcy m.in. Krajny i Pałuk musieli stawiać czoła okupacji i zaborowi niemieckiemu. Stawiali to czoło już od powstania kościuszkowskiego. Są źródła, informacje, materiały, które potwierdzają, że mieszkańcy ziemi nadnoteckiej uczestniczyli w powstaniu kościuszkowskim gdzieś tam na południu Polski, w okolicach Krakowa, w bitwie pod Macierewicami. Czyli od pierwszych dni zniewolenia narodu polskiego stawaliśmy do orężnej walki o wolność i niepodległość. W imię prezesa Mariana Kadowa, jako członek Wojewódzkiego Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, organu wnioskującego o odznaczenie dla osób, o których za chwilę powiem, u boku pana Mieszka Klawikowskiego, przedstawiciela organu nadającego to odznaczenie, poprosić do nas pana wójta Zygmunta Gliszczyńskiego oraz księdza Mariusza Jankowskiego. Jak widzę, ksiądz Mariusz Jankowski jest nieobecny, ale czeka nas jeszcze powiatowo-gminna uroczystość dnia 13 lutego na Rynku Nakielskim, która będzie towarzyszyła odsłonięciu tablicy pamiątkowej i mamy nadzieję tam jeszcze przy tej okazji wręczyć odznaczenie. Proszę Państwa, pan wójt Zygmunt Gliszczyński stoi na czele jednostki, która w zasadzie ma wpisane w swoje zadania, w swoje obowiązki opiekę nad miejscami pamięci narodowej, wspomaganie i wspieranie tych, którzy chcą opiekować się takimi miejscami, bądź też występują z inicjatywą organizowania różnego rodzaju uroczystości. Przyznanie tego odznaczenia, pan z pewnością potwierdzi ten fakt, jest dowodem na to, że działalność pana wójta jest dalece wykraczająca poza zwykłe obowiązki. Proszę, że pan zechce odznaczyć. Panie wójcie, w imieniu Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego gratuluję odznaczenia, równocześnie dziękuję za pracę, którą pan wójt wkłada w poszerzanie wiedzy o historii naszej małej ojczyzny. Przede wszystkim dziękuję za pracę, którą pan wójt wkłada skierowaną do młodzieży i dzieci na przekazywanie, utrwalanie tej pamięci w naszej najmłodszej części naszego narodu. Państwo za chwilę zobaczycie, został przygotowany przez klasę 6C w Sadkach. Film został wydany na rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, czyli 11 listopada 18 roku, ale myślę, że warto go zobaczyć, chociażby dlatego, że wiele wydarzeń historycznych, o których mówił pan Łaniecki przed chwilą, tutaj tak staraliśmy się z grubsza pokazać, oczywiście w takim telegraficznym skrócie. Film jest krótki, bo tylko ma 11 minut. No ale mam nadzieję, że z przyjemnością Państwo go zobaczycie. Dziękuję bardzo. 11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Jeszcze powstrzymy, nie ma, nie wybrzyjemy. Są nam obce.
na wojen dróg. Pierwszy krew dawił za ojców próg. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tylu lat, za którą walczył nasz ojciec, za którą zginął nasz dziad. Przyśniła się dzieciom Polska w purpurze żołnierskiej krwi. Szła z pola bitwy gościńcem, szła i pukała do drzwi. I poszli chłopcy w okopy, przypadli Polsce do nóg. Będą walczyli za sprawę, tak im dopomnieć.